Ej, ty! Tak, tak, właśnie ty, o tobie mówię. Za chwilę będziesz oglądać zmagania Gabura w The Joy of Creation Story Mode Reborn w biurze. Mam nadzieję, że jesteś świadom pajacerki i poziomu idiotyzmu niektórych decyzji, które on tam podejmie. Jesteś świadom? To miłego oglądania. Tak, dokładnie tak. The Joy of Creation Story Mode. Ja nazywam się Gabor i w tym odcinku się troszeczkę pomęczymy. Nie, jak widzieliście w poprzednim, przeszedłem sobie na streamie salon, w końcu się udało. Dzisiaj czeka na nas biuro, które wydaje mi się, jak zawsze na początku dosłownie każdego poziomu, łatwym poziomem. Nie wydaje się to jakoś ultra trudne. To skipujemy. Zobaczymy, jak wejdzie Bonnie. Zobaczymy, co się będzie działo. To też mnie nie obchodzi, bo to już widzieliśmy. Jestem ciekaw, co to będzie działo. Ja nazywam się Gabur, The Joy of Creation Story Mode Reborn. Czy tam Reborn Story Mode. Cześć. O kurde, bo ja muszę wstać, dobra, myślałem, że czułość mi się zmniejszyła, dobra. Jaka jest trudność? Ja uważam, że trudności za bardzo nie ma. A może jest? No nie wiem, no zobaczymy, no. Ja czuję się pewnie w tym poziomie, uważam, że za trudny on może nie być. Przeczytałem sporad waszych i sporad tego, co widziałem w komentarzach, że... Znaczy z komentarzy i z tego, co sama gra dała, że Foxy może być na kilku kamerach naraz, co jest dosyć irytujące. Bo jeżeli wyskoczy Chica, to będzie trzeba w jakiś sposób sobie z tym frajerem poradzić. Cześć, cześć Frediarkę, cześć, bank idź stąd. Ja osobiście uważam, że to biuro nie jest trudne. Że to biuro nie jest trudne, cześć Foxy, i stąd. Może on jest, to jest... Gra jest przerażająca, bądźmy szczerzy sami ze sobą, gra jest przerażająca. Największy... Tak to można cały czas siedzieć na kamerach i tylko wstawać do Frediego, czy tam do... no po prostu do Frediego, a Foxy'ego odpędzać kamerami. Problem się pojawia, jak pojawi się Chica i trzeba sprawdzać te wszystkie miejscówki. Ja nie wiem, czy ja temu podołam, no będziemy się przekonywać na bieżąco. W każdym razie Frediego samego w sobie i Foxy'ego mamy ogarniętego, ponieważ trudni oni nie są. Widzimy go na kamerach, podchodzimy, odsłaniamy, zabijamy, czy tam odpędzamy, cokolwiek. No mówię, Chica będzie stanowić większy problem, nie wiem jak to będzie z Bonim, Bonnie przychodzi o 3 godzinie, o ile mi wiadomo, i męczymy się z nim kolejne 3, więc też troszeczkę to potrwa. Za dużo o Boniaczu nie wiem, zamknij łeb. O, Chica już jest zapowiadana. Z Chicą jest taki problem, że jak ona wyskoczy, to... Cześć Foxy. To... trzeba znaleźć te pancake'i, to już mieliśmy element tego na poprzednim filmie, że trzeba znaleźć pieprzone pancake'asy. Frediego widziałem. O, ona już się tam szykuje. To jeszcze nie jest moment, w którym musimy szukać pancake'ów. Dobra, ona już chyba tam wychodzi z nory swojej, więc patrzymy, czy jest Foxy. Foxy'ego nie ma, dobra. Więc sprawdzamy pomieszczenia. Pancake? Nie, nie ma pancake'a. Pancake? Był pancake i sprawdzamy to. I tu już może być Foxy, więc ryzykujmy. Dobra, dwa z głowy. I teraz trzeba znaleźć trzeciego. Dobra, tu jest. Dobra. I ją mam z głowy. Czy jest tu gdzieś Frediarkę? Albo... O, chyba tu był? Nie, źle spojrzałem. Cześć Foxy. Do tego elementu to jeszcze rozumiem. Nie wiem, czy one mogą być się kombowe, że na przykład w jednym miejscu będzie i Freddy, i Foxy. Miejmy nadzieję, że nie, ale ten element jest prostszy. Uważam, że sam w sobie poziom jest łatwiejszy od poprzedniego. Nie ma tutaj takich elementów, że musisz liczyć czas co do sekundy. Ja już w tamtym etapie po prostu liczyłem sobie 5 sekund, sprawdzałem kolejnego, 5 sekund sprawdzałem kolejnego i jakoś to śmigało. Tu uważam, że jest o wiele łatwiej. Nie ma takiej presji, mi się wydaje. No zobaczymy, jak to będzie z Boniaczem. Tylko siedzenie na kamerach, sprawdzanie w razie... Dobra, widzę, Chica znowu atakuje. W pełni? Tak, w pełni. Dobra, i stąd Foxy. Dobra, był pancake pierwszy. Tu słyszę drugiego. A nie, nie słyszę tu drugiego. Oj. I właśnie to jest ten problem, że kurde... Ajajaj. Ja przepraszam, że ja się tak wczułem, bo ja już się strasznie wczułem w rozgrywkę. Foxy makes a distinct sound when he moves. O kurde, czy jest dźwięk? Ej, patrzcie, co tu jest napisane. Foxy makes a distinct sound when he moves. Keep your ears sharp before you open
Any entrances, okej, czyli Foxy wydaje jakiś dźwięk, tego nie wiedziałem. To może bardzo ułatwić. Tylko patrzcie, problem jest w tym, że ten Foxy nie ma jakiejś tam określonej częstotliwości, przez co odpędzając go z prawej strony, on może bardzo, w bardzo krótkim odstępie czasu pojawić się w kolejnym miejscu, co przed chwilą zresztą widzieliście. Problem, ja na początku myślałem, że te pancake'i są tylko, wiecie, bo tu jest jedno miejsce, tu jest drugie miejsce, trzecie miejsce jest w plakacie, czwarte miejsce jest tutaj, piąte, szóste, siódme. Jest siedem potencjalnych miejsc, z tego w trzech z nich jest pancake. Są pancake'i. Kurde, no będzie problem, no właśnie o tym mówię, to jest ten problem, że... Siema. Pytanie, czy jak ja nie odstraszę Freddy'ego, to czy coś się stanie? On chyba mi wlezie do pokoju. Siema Foxy. Foxy jest najbardziej przerażający. I jest też najbardziej taki losowy. Mam wrażenie, że Freddy ma ten interwał, w którym mogę go odstraszyć i będę miał chwilkę spokoju od Freddy'ego. Tak Foxy... Dostałem, mówię, plotkę od was, że może się pojawiać w kilku miejscu naraz. Jeszcze tak szybciutko przypomnę o łapkach w górę i subskrypcjach, jeżeli wam się podoba seria. Mi się bardzo podoba, kocham tę grę, cudownie się w nią gra. Lubię, że jest trudna, bardzo mi się podoba, że jest trudna i jaką mam satysfakcję z tego, jak przechodzę poziom. Także tego, no, tak przypomnę. I w ogóle strasznie się wkręcam w to uniwersum, jakby mega mi się to podoba. Kiedyś też byłem w nie wkręcony, ale nie tak intensywnie, jak jestem wkręcony, mam wrażenie, teraz. Nie pod względem historii, ale historia to jest coś, co mogę sobie w biegu poznawać. Poza tym, znając was, moich kochanych widzów, wy jesteście bardzo dobrym źródłem wiedzy. Praktycznie większość, co o tej grze wiem, ja nie obejrzałem żadnego gameplaya. Mówiłem, że obejrzę, ale tego nie zrobiłem. Bazuję tylko i wyłącznie na tym, co wy mi mówicie i to jest kochane, bo jakby dajecie mi full porady. Dzięki wam tą grę przechodzę, co pozwala mi robić progres jakikolwiek. Dobra, jest Freddy. Yo, yo, yo. Muszę rozpoznać ten dźwięk. To jest taki ostry dźwięk. Okej, jest Chica. Dobra, nie ma Foxy'ego, no ryzyk fizyk. Też te, są te dźwięki tych pancake'ów. Na Chica podobno jest około 30 sekund. 30-40. Ile jest w tym prawdy? Tego nie wiem. Foxy? Nie, już myślałem. Plakat? Nie, no to raczej... Foxy? Tak. Kurczę, no i właśnie to jest ten problem. Foxy, o, macie, to jest idealnie tam napisane. Foxy can appear on multiple, nie wiem, przepraszam, staram się ładnie czytać, multiple rooms at once at the same time. Make sure to deal with every single one when you hear him coming. Czyli podstawą jest chyba to, żebym w głowie miał... Jaki to jest dźwięk, bo zaplątałem się słuchawkami, przepraszam. Kurde, ale właśnie nie mogę wyczuć tego dźwięku. Nie znalazłem takiego charakterystycznego. Może powinienem się bardziej wczuć, a nie tak do was gadać. Nie chcę, żeby ten odcinek się skończył. Znaczy, nie chcę, żeby to się znowu zrobiło. Znaczy, w sumie nagrywanie na streamie tego jest w miarę przyjemne, więc dla mnie to nie jest problem. Właśnie problem jest w tym Foxy, że on może być faktycznie w kilku. I to jest taki ryzyk, że otworzę drzwi, czy tam będzie Foxy, czy go tam nie będzie. Potrzebuję tego dźwięku. I nie wiem, czy on jest przestrzenny, jaki on jest. Wiem, że to jest kwestia nauczenia się. Ja też dopiero zaczynam praktycznie z tym biurem. Podoba mi się ten poziom. Na pewno podoba mi się bardziej pod względem tego, jaką trudność stawia poprzez użytkownika. Bo tak jak mówię, ja czasówek nie lubię. Przynajmniej nie takich wrażliwych, jak to było w poprzednim etapie. No i ten etap podoba mi się o wiele bardziej. Dużo osób pyta... Okej, mam. Zapukał z lewej. Okej, zapukam z lewej. To jest ten dźwięk? On puka? Słyszałem coś z prawej, ale to nic nie było. Czy Foxy puka? Przepraszam, że przerwałem temat, ale on zapukał z lewej strony, dlatego go słyszałem. Cześć, Freddy. Yo. Okej, może to jest dźwięk pukania? Zobaczymy, przekonamy się. Z lewej strony usłyszałem pukanie. Dźwięk przestrzenny zrobił swoje, faktycznie w lewej słuchawce to usłyszałem. Zobaczymy, jak na dłuższą metę. Przerwałem temat FNAF-ów innych. Dużo osób się mnie pyta, co z innymi FNAF-ami. Czy ja będę chętny przechodzić inne FNAF-y? Tak, będę chętny, aczkolwiek jestem mega zajarany na Security Breach i bardzo bym chciał go przejść w pierwszej kolejności. Wal się, nie chcę słyszeć o Chicy. Doskonale wiem, jak ona działa. Chyba. Ale tak szukam tego Foxy'ego, żeby mieć ten dźwięk.
której strony? Czyli najpierw Freddy. Okej, okay. To był okej, okay. On puka. Foxy kurde puka. Kurde Foxy puka. Frajer, czemu pukasz? Dobra, jeden pancake. Okej, okay, Foxy puka, trzeba mieć w głowie, że chłop puka. No, mogę sprawdzić. Dziękuję. Nie słyszałem żadnego pukania, nie powinno tu być żadnego z nich. Siema, ty możesz sobie być. Foxy? Nie. Dobra. I stąd Foxy pukacz. Jezu, nie słyszałem pukania z lewej. Nie słyszałem pukania z lewej. Nie słyszałem pukania z lewej. A on się tam pojawił, no kurde, no nie jestem uczulony na te dźwięki. Powinienem być, ale nie jestem. Nie słyszałem tego pukania z lewej, mimo że ono jest czułe. W sensie słychać mocno te pukanie, a ja go nie usłyszałem. I to może prowadzić, że ja sobie padnę w czwartej godzinie, czy tam piątej. No zobaczymy boniacza. Bo może być ciężko. Powiem, że podobno grasuje od trzeciej i podobno ma coś wspólnego z zaburzeniem wizji na kamerach. Przez co na przykład nie będziemy mogli Foxiaka. Słyszałem pukanie z lewej. Jest znowu Chica. Tak, słyszałem pukanie z lewej, teraz było słychać. I to było jedynie pukanie, jakie słyszałem. Nie powinno być nigdzie indziej Foxiego. Yo. Co ty tam gadasz, babo? No, ale mnie wkurza to sprawdzanie tutaj. Nie słyszałem żadnego innego pukania. Błagam nie, Foxy. Dobra, elo. Kurde, ciężko jest. Znaczy nie jest ciężko. W sumie to nie jest ciężko. W sumie nie jest jakoś super ciężko. Bywały trudniejsze etapy. Tutaj na luzie dotrwam sobie do... Nie mieliśmy tego. Mhm. Co? No dobra. Okej, dobra, mam to. Już wiem, na jakiej zasadzie działa mechanika tej postaci. Fajnie, fajnie. Kurde! Idź stąd. Jest problem, nie mam kamery! Dobra, wiem jak to działa. Boni niszczy kamery! Jak się spojrzymy mu na mordę! Boni niszczy kamery! Błagam, nie bądź tu Foxy! Dobra, dobrze, przeczucie miałem, że to był Freddy. Boni niszczy kamery, na ile on je niszczy? Przestań mi kamery prześladywać! Nie niszcz mi kamer! Proszę! Jeden! Jak mi się szczyką uda, to widzę szansę na ten poziom. Dwa! Foxy! Kto mi śpiewa? Proszę mi nie śpiewać! Foxy! O, dobra, szybko się udało w sumie. Co z tymi kamerami, kiedy one się naprawią? No i dupa, no i mam tam Frediaszka, on mi wejdzie zaraz. Przestań mi kamery prześladywać, jak ja mogę to naprawić? No i dupa, Freddy tu zaraz wbije. No jak skurczybyk Freddy tu wbije. Ciul! O, jest! Dobra, Freddy, Foxiego mamy tam na 100%. Kiedy mi bez kamer jestem! Czwarta! Włącz ten monitor! Siema, co słychać? Dobra, jeden pancake. Żaden pancake. Ale bym se zjadł. Drugi! Dobra, to co, ryzyk fizyk musi być jakiś. Znaczy, Fox, naprawiły się jakieś? Jak ciebie włączyć? Dobra, ciul!
Elo! O, S! Ha, S! Jak to się łącza? Czy on permanentnie? Tu jest gdzieś Foxy od razu. Pokonałem jakoś cikę, włączcie się, no włącz ten monitor, palancie. Słyszę dźwięki Boniego. Czemu one są permanentnie zniszczone? No kurde, no napraw te monitory! Kot by miał czy jeszcze? Chica, super! Dobra, no to jest chyba koniec mych przygód. Było fajnie. Nie było, nie powiem, że było, bo nie było fajnie. Dobra, ryzyk fizyk, cześć Foxy! Ha, to był Freddy! Cześć Foxy! Cześć Bonnie! S! Boże, jaki fart! Czwarta? Napraw te kamery! Tam jest Foxy na 100%! Słyszę darcie ryja! Przepraszam, że panikuję, jak się je naprawia? Boże, weź tu RJ-kę podłącz czy coś, nie wiem, byłem emerytowany technik informatyk jestem. Piąta! No i co dalej? Kot nie miał, proszę teraz. Jeden. O, jakiś easter egg chyba, gazetka jakaś. Kocie, proszę nie teraz, bo mi Freddy tu już parowywuje. Dobra, cześć Foxy, tęskniłem. S. Cześć Foxy, tęskniłem. Haha, jaki fart. Tam jest Foxy. Kocie, proszę nie teraz. Hehe. Aha, Jezus! Co?! No nie mów mi takich rzeczy! Co? Myślałem, że przeszedłem. Jak ja to mam naprawić?! Ile oczów?! No przysięgam, że tu zaraz Freddy gdzieś wybombni. Jak się naprawia te kamery? Cześć, Chica! Jeden. Dwa. No jest problem, bo... Dobra, cześć Foxy! Haha, S! Cześć Foxy! Boże, jaki fart! Z jakim prawem ja nie przechodzę na tych Foxych? Ciul! Wywalone jajca! Jakie to są creepy, weźcie te oczy ode mnie! Tam też są oczy, wszędzie są oczy! Już w ogóle nie ma sensu tu siadać! O! Co się stało? Co się stało? O nie! Freddy, zapal latarę! Nie, 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 nie. Kucnij pod piórkiem i udawaj, że cię nie ma. To nie jest na F1? Nie, proszę! Piąte jest! Tak blisko! Z takim fortem! Proszę, nie, 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 proszę! Nie ruszam się! Proszę, 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 proszę. Pieprzona lampka. Nie, proszę, 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 proszę. Proszę, proszę, proszę. Piąta. Piąta! Umarłem? Freddy will not let you beat the night if you don't... No nie mów! No serio? Serio ja go powinienem atakować tam? Nie no, nie mówcie czaty, nie mówcie mi nawet takich rzeczy. Nie przeszedłem tego? Nie przeszedłem tego. Kumacie, że miałem takiego farta, że w ogóle ani razu na tych drzwiach, mimo że to było losowe w 100%, nie trafiłem na Foxy'ego, który by mnie zabił, tylko trafiałem losowo na Pancake'i albo na Freddy'ego i
tam, jak mi się skończyła energia, albo jak mi Freddy wszedł, to ja powinienem do niego podejść, a ja jak debil stałem w miejscu, nie. Nawet mi nie mówcie, znaczy powiedzcie mi szczerze, bo tak mogę, że być. Czy ja powinienem wtedy, jak mi tam zgasła energia, w ogóle nie było prądu, światła, skonfrontować się z Freddym? W sensie podejść do niego, bo ja myślałem o tym, ale zeżarła mnie totalnie strach. Jak przez to przegrałem, że ja na piątej Freddy mi wszedł i nie podszedłem do niego z latarą, nawet mi nie mówcie, czaty, nawet mi nie mówcie takich rzeczy. Ja będę robił podejście od tego, bo ja to chcę przejść. Ale powiedzcie, czy to był błąd, czy po prostu, nie wiem, nie prze... Gdzie? Bo ja nie widzę, w czym ja zrobiłem problem. Czy ja w tym, że nie podszedłem do niego, kiedy drzwi były otwarte, czy on po prostu mi wszedł do pokoju, czy co? W czym ja zrobiłem problem? Błąd, czaty. Ja myślałem, że przeszedłem to. Ja myślałem, że to tak mi się udało, fartem. To był taki fart. I powiedzcie, czy da się naprawić kamery baniacza. A tak to mówił do was Gabor, jeżeli odcinek wam się podobał, koniecznie stawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo według mnie totalnym kozakiem był ten odcinek. Mówił do was Gabor, łapka w górę, komentarz, udostępnienie, dzwoneczek, subskrypcji, grupa na Facebooku, fanpage, Instagram, serwer, Discord, serwer, SCPSL, drugi kanał na YouTubie oraz kanał na Twitchu, wszystko macie w opisie. Mówił do was Gabor, link do gry w opisie, do następnego. Jo, jo.